Grasz jedną z czterech głównych postaci i dwójka z nich to Tamara i Bartek, którzy również poza sceną tworzą zgrany związek. Powiedz mi, jak się z nimi gra? Czy to, że są prywatnie również parą i znają się doskonale, wpływa jakoś na współpracę z nimi? Tak, wpływa na nich to, że się wspierają, są pomocni, jeżdżą jednym samochodem. I organizacyjnie jest to świetne, ponieważ zawsze jak jeździmy z jednego miasta w drugie, do drugiego, z jednego do drugiego, to wszyscy jedziemy jedną paczką, jednym samochodem. Więc im więcej osób w ekipie się lubi, albo jest małżeństwem, tym mniejsza szansa, że ktoś nie będzie chciał z kimś jechać. Więc u nas jest świetnie. Oszczędzamy paliwo, oszczędzamy planetę naszą, więc jesteśmy zadowoleni. A teraz tak zupełnie poważnie, bardzo fajnie się z nimi pracuje. Bardzo się w ogóle cieszę, jaram się, że mogę tutaj z nimi pracować, bo to jest ekipa z najwyższej półki. Bartek Kasprzykowski, Tamara Arciuk, to są świetni aktorzy. Ja ich podziwiałem, będąc małym chłopaczkiem, no nie? Oglądałem w telewizorach, w filmach. Jeszcze Bartosz Opania, który dla mnie jest wymiataczem wymiataczy. I ja mogę z nimi być na scenie, mogę sobie dowcipkować, ja mogę sobie jeździć jednym samochodem. To jest w ogóle niesamowite, więc się bardzo cieszę i życzę wszystkim, żeby mogli kiedyś pojechać samochodem z Bartkiem Kasprzykowskim.